Dzień dobry Państwu. Dzisiaj bardzo serdecznie witamy panią dr Małgorzatę Dec-Ćwiek, specjalistkę neurolog, specjalistkę rehabilitacji medycznej z Kliniki i Katedry Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego, oczywiście w Krakowie. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, jeszcze raz witam serdecznie, bardzo mi jest miło, że zaprosiliście mnie Państwo do tego spotkania. Mam nadzieję, że będzie to spotkanie pomocne dla pacjentów. Bardzo dziękujemy. No właśnie, pani doktor, od listopada tak naprawdę mamy wreszcie dostępny lek na spastyczność, toksynę botulinową. Ale gdyby tak wyjaśnić, tak naprawdę czym jest spastyczność i jak ona wygląda u pacjentów, konkretnie u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym? Spastyczność jest rodzajem wzmożonego napięcia mięśniowego. To wzmożone napięcie mięśniowe jest spowodowane uszkodzeniem centralnego systemu nerwowego. Różne choroby odpowiadają za uszkodzenie centralnego systemu nerwowego. To może być udar mózgu, to może być uraz czaszkowo-mózgowy i to może być na przykład stwardnienie rozsiane. I teraz ta spastyczność może wyglądać w różny sposób. Może mieć charakter przetrwały, to znaczy, że w sposób utrwalony, nieprawidłowo ułożone są poszczególne części ciała między sobą. Na przykład to może być przywiedzione ramię do tułowia, co powoduje trudności w odwiedzeniu i na przykład umyciu pachy. To może być nieprawidłowe ułożenie stopy, na przykład stopa końsko-szpotaba, co powoduje trudności z założeniem buta i problemy w chodzeniu. Spastyczność może także występować w wyniku indukcji przez pewne czynniki. Może być aktywowana, czyli występuje w sposób nietrwały. I to może być taka sytuacja, gdzie chorzy opowiadają, że w trakcie chodzenia mają poczucie, że nagle noga ulega spięciu i w trakcie chodzenia pojawia się coś takiego jak sprężynowanie. I to też jest rodzaj napięcia spastycznego. Chorzy ze stwardnieniem rozsianym często w godzinach wieczornych po położeniu się do łóżka odczuwają takie kurcze mięśniowe, spięcia w kończynach dolnych, co często jest połączone z bólem i to też jest rodzaj napięcia mięśniowego spastycznie wzmożonego. Jeśli chodzi o samych pacjentów z SMM, to u jak chorujących, u jakiego typu stwardnienia rozsianego u pacjentów tej spastyczności można się będzie spodziewać? Zacznę od tego, że to nie jest wcale mała grupa pacjentów, bo już na początku choroby badania pokazują, że około 54% pacjentów już prezentuje spastyczność. Ona nie musi być nasilona do takiego poziomu, który należałoby intensywnie leczyć, ale ona już występuje. Oczywiście w miarę przebiegu choroby, w miarę jej trwania, agresywności, procent pacjentów, którzy cierpią z powodu spastyczności, zwiększa się, tak, że w tym stadium zaawansowanym choroby ten odsetek jest rzędu 60-84% i połowa z tej grupy pacjentów narzeka, że spastyczność jest uciążliwa, ciężka, czyli taka, która wymaga podjęcia intensywnych działań leczniczych. Jednym z objawów także występującym w stwardnieniu rozsianym jest unieruchomienie. A unieruchomienie właśnie to jest czynnik absolutnie predysponujący w konsekwencji do rozwoju spastyczności. A więc ci pacjenci, którzy będą mieć niedowład nasilony do porażenia, to jest na pewno grupa ryzyka, którą należałoby objąć odpowiednią opieką, szczególnie zwracając uwagę na moment, w którym należy zintensyfikować leczenie właśnie spastyczności, bo dodajmy, że to leczenie, które my dysponujemy, jeśli chodzi o spastyczność, to jest leczenie objawowe, nie przyczynowe, prawda? Tylko my możemy na tym etapie zaproponować pacjentom leczenie objawowe. Objawy czuciowe, niedoczulica. Ci pacjenci z obniżonymi funkcjami poznawczymi, czyli mówiąc wprost z zespołem otępiennym, to też jest pewna grupa, która szybciej rozwinie objawy o typie spastyczności. Także grupa ryzyka to ci pacjenci, u których występuje
mniejsza zdolność do wykonywania różnych czynności dnia codziennego, czyli pacjenci mniej aktywni, mniej samodzielni. To jest ta grupa, u której możemy się spodziewać szybciej niż później rozwinięcia właśnie napięcia typu spastycznego. W stwardnieniu rozsianym częściej spastyczność ujawnia się i jest uciążliwa w przypadku kończyn dolnych. I to właśnie może być na przykład to ułożenie stopy o typie końsko-szpotawym, to może być zgięte kolano, czy często przywiedzona kończyna dolna w stawie biodrowym, co powoduje trudności w chodzeniu, tak zwany chód nożycowy. To także może być związane z tym, że trudno utrzymać higienę okolic krocza, może spowodować ten typ ułożenia kończyn problemy z samocydnikowaniem się pacjentów, czy choćby także zaburzać funkcje seksualne. Rozumiem. A jeszcze wrócę, to te pierwsze objawy, na co powinni pacjenci zwracać uwagę, bo pani doktor powiedziała, że ta grupa może być w sumie szeroka, czyli takie pierwsze delikatne objawy, to co to może być? To na przykład ujawnianie się takich kurczów mięśniowych albo wrażenia takiego wzmożonego, nagłego napięcia mięśniowego i warto o tym powiedzieć lekarzowi na wizycie kontrolnej, bo przecież ci pacjenci bardzo intensywnie są prowadzeni przez specjalistów zajmujących się SM-em. To na przykład nagłe takie usztywnianie się kończyny. Też warto zwrócić uwagę na takie czynniki prowokujące spastyczność. To jest ból, to jest na przykład niska temperatura, szczególnie teraz zimą, bardzo odczuwamy. To mogą być infekcje, które też prowokują ujawnienie się napięcia spastycznego, czy wreszcie odleżyny. Także cewnikowanie albo noszenie za ciasnych ubrań. To też jest czynnik taki, który może sprowokować ujawnienie się napięcia mięśniowego. Takie prozaiczne rzeczy, jak choćby w trakcie rehabilitacji, którą pacjent regularnie wykonuje, zaczyna zauważać, że ma pewne trudności, bo odczuwa sztywność przy jej wykonywaniu. I warto o tych rzeczach wspomnieć lekarzowi na wizycie kontrolnej i wspólnie lekarz ukierunkuje pacjenta, czy to jest już czas, gdzie narosła ta spastyczność i wymaga intensywniejszego leczenia, czy to jest jeszcze taki moment, w którym możemy zadziałać inaczej? Czyli jeśli już ta spastyczność wystąpi, to wtedy kto może ją leczyć, gdzie się należy zgłosić z tego typu problemem? W momencie, kiedy ta spastyczność jest o niewielkim nasileniu, bo ona nasilenie spastyczności może się zmieniać, wiele lat może być prowadzona przez lekarza, który prowadzi stwardnienie rozsiane. De facto lekarz prowadzący pacjenta jest tą osobą, która decyduje, czy to jest czas, żeby pacjenta przesłać do innego ośrodka, na przykład, chociażby na konsultację. Jakie mamy możliwości leczenia? To są tak zwane metody odwracalne i metody nieodwracalne. Wśród metod odwracalnych należy wymienić leki doustne i leki doustne może zaordynować lekarz prowadzący leczenie pacjenta. Mogą to być wziewne kanabinoidy. Może to być w niektórych przypadkach pompa baklofenowa, która wymaga odpowiedniej kwalifikacji do takiej metody leczenia i może to być wreszcie toksyna botulinowa. Toksyna botulinowa jest zarezerwowana dla tych pacjentów, u których występuje spastyczność ogniskowa, czyli występująca w obrębie określonego odcinka, określonej części ciała, na przykład kończyna dolna, kończyna górna. Wtedy, kiedy spastyczność występuje wieloogniskowo, czyli w różnych częściach ciała i też spastyczność tak zwana segmentarna, czyli taka, która obejmuje pewien segment ciała. Chodzi mi o to, żeby wybrzmiało to, że no nie możemy leczyć toksyną botulinową spastyczności uogólnionej. No nie jesteśmy w stanie podać toksyny do każdego mięśnia ciała, jest to po prostu niemożliwe. Należy także powiedzieć o tym, że leki, już pozwolę pani powiedzieć, leki podawane doustnie, to są leki mające działanie uogólnione i też należy zwrócić uwagę, że nie każdy pacjent toleruje działania niepożądane, które mogą po takich lekach wystąpić. A czy te terapie przeplata się z rehabilitacją, czy to jest tak, że część pacjentów później z tej rehabilitacji musi zrezygnować? Jak to wygląda?
Absolutnie, to jest fantastyczne i bardzo ważne pytanie. Rehabilitacja jest immanentną częścią leczenia spastyczności. I na każdym etapie leczenia spastyczności rehabilitacja jest częścią tego leczenia. Bo leczenie spastyczności, powiedzmy, i to też jest bardzo istotne, jest problemem interdyscyplinarnym, kompleksowym, wymagającym kompleksowego działania. I zespół, który leczy spastyczność, to powinien być zespół, w skład którego wchodzi neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta, często także psycholog. Taki pacjent powinien mieć zapewnioną konsultację w niektórych przypadkach neurochirurgiczną czy też ortopedyczną, bo czasem też leczenie zabiegowe jest potrzebne. Tak więc wiele osób składa się na zespół, który zajmuje się leczeniem spastyczności. A czy wobec tego te różne sposoby leczenia spastyczności wpływają na to leczenie modulujące stwardnienie rozsiane, te rodzaje leczenia, które są dostępne w programach lekowych? Raczej w drugą stronę bym powiedziała, bo jeszcze raz podkreślę, my leczymy objawowo, nie leczymy przyczynowo, a leczenie immunomodulujące, prawda, to jest takie leczenie, które ukierunkowane jest na trochę kontrolę nad samym przebiegiem choroby. I jeżeli pacjent ma agresywną postać stwardnienia rozsianego, która często wymaga zmian tego leczenia podstawowego, to jest czynnik negatywnie rokujący dla dobrej odpowiedzi na leczenie toksyną botulinową na przykład. Więc raczej bym powiedziała w tę stronę. Nie tak, że nasze leczenie spastyczności wpływa na leczenie immunomodulujące, tylko odwrotnie, prawda? Czyli leczenie a bardziej przebieg choroby wymagający zmian tego leczenia immunomodulującego może wpływać niekorzystnie na pozytywną odpowiedź na leczenie toksyną botulinową na przykład. Rozumiem. To już o samej toksynie botulinowej, która jest dostępna teraz w ramach refundacji. Jak to się podaje? Jakie efekty? Proszę coś w ogóle opowiedzieć o toksynie. Toksyna botulinowa przede wszystkim jest lekiem. Jest lekiem, który działa zmniejszając napięcie mięśniowe. Bo to jest bardzo ważna rzecz, że lek działa powodując rozluźnienie, zmniejsza napięcie mięśniowe, ale nie poprawia siły mięśniowej. I tu musi być ten element rehabilitacji, bo siłę mięśni poprawimy rehabilitacją. Toksyny podaje się w postaci zastrzyków. Zastrzyki podaje się najczęściej pod kontrolą ultrasonografii, tak żebyśmy wiedzieli dokładnie, gdzie podajemy. Oczywiście w ogóle wychodząc od samego początku, najpierw oczywiście bardzo istotnym elementem leczenia pacjenta toksyną botulinową jest określenie celu leczenia, czyli rozmawiamy z pacjentem, z rodziną pacjenta, fizjoterapeutą, jakie możemy osiągnąć cele w danym przypadku, co jest najistotniejsze dla pacjenta. I kolejny etap to jest rozważenie tego, jak możemy dojść do tego naszego celu. Jeżeli elementem osiągnięcia celu jest leczenie toksyną botulinową, to znowu zastanawiamy się, co możemy poprawić i czy jest to realny cel. Wtedy wybieramy mięśnie, które powinny być poddane ostrzyknięciu toksyną botulinową, prawda? Bo toksyna jest lekiem działającym na mięsień. Ma za zadanie rozluźnić ten mięsień, czyli zmniejszyć to napięcie mięśniowe. Lek przygotowany jest w postaci roztworu, a więc podajemy zastrzyki. Zastrzyki podajemy pod kontrolą, najczęściej, tak jak mówię, ultrasonografii. Są ośrodki, lekarze, którzy podają pod kontrolą elektromiografii, po prostu po to, żeby być pewnym, że toksyna botulinowa została podana do mięśnia, który chcemy, żeby był ostrzyknięty. Lek nie działa od razu i to też należy podkreślić. Efekt działania tego leku pokazuje się po około 7 do 10 dniach. I dopiero wtedy faktycznie realnie pacjent może zacząć odczuwać poprawę. Efektywność tego leku narasta w ciągu kolejnych tygodni. Taki szczyt działania tego leku obserwujemy po 4-5 tygodniach. I to jest też ten moment, w którym pacjent powinien intensywnie być rehabilitowany.
po to, żeby jak najlepszy efekt toksyny osiągnąć. I potem po tych 5-6 tygodniach obserwujemy stopniowy spadek efektywności działania leku, aż dochodzimy mniej więcej do 12-16 tygodnia, kiedy powinniśmy ponownie rozważyć ostrzyknięcie toksyną botulinową. I teraz badania pokazują, że w tej grupie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym to, co możemy osiągnąć, to przede wszystkim redukcja bólu. Zmniejszone napięcie mięśniowe pozwala na zwiększenie, zintensyfikowanie uczestniczenia w czynnościach dnia codziennego, a w niektórych przypadkach także obserwowano poprawę chodu i to jest bardzo ważne. Także poprawę możliwości rehabilitacji, to też bardzo istotne elementy. Czy tego typu leczenie można stosować przez wiele lat, czy nawet dziesiątków lat, czy są jakieś ograniczenia czasowe? Nie mamy ograniczeń czasowych. Zasada jest taka, że dopóki pacjent osiąga realną korzyść z takiego leczenia, należy to leczenie kontynuować. Oczywiście my na naszym poziomie realizacji programów to możemy dyskutować, prawda, czy tam jeżeli pacjent poprawi się w jakiejś skali o jeden punkt, no to jest dla nas wyznacznik, ale z punktu widzenia pacjenta należy powiedzieć, że nie ma tutaj medycznych ograniczeń stosowania. Dopóki pacjent odczuwa realną korzyść, wtedy dopóty należy stosować tego typu leczenie. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Jeszcze jakieś słowo podsumowania, pani doktor? Bardzo cieszę się z tego, że mamy możliwość poszerzenia tego programu, że nastała taka możliwość, bo faktycznie wiele lat mogliśmy leczyć spastyczność kończyn u pacjentów po udarze mózgu. Też cieszyliśmy się z tego, ale była to wąska grupa pacjentów. Okazuje się, że ze spastycznością muszą radzić sobie pacjenci także o różnych etiologiach i grupa pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, to jest duża grupa pacjentów. I od listopada tę możliwość mamy. Zostały otwarte drzwi, które spowodowały, że możemy poszerzyć kwalifikacje pacjentów do tej metody leczenia. Oczywiście rozmawiamy o całej Polsce i najłatwiej ośrodki, które realizują tę metodę leczenia, odnaleźć na stronie internetowej. To jest strona Życie po udarze i odsyłam i zachęcam. Dlatego Życie po udarze, że do tej pory toksyna była dostępna tylko i wyłącznie dla tej grupy pacjentów. Natomiast faktycznie najbardziej aktualna lista ośrodków znajduje się na tej stronie i serdecznie zapraszam do tego, żeby tam odnaleźć ośrodki najbliżej miejsca zamieszkania, bo też chodzi o to, żeby ta logistyka była jak najmniej przeszkadzająca i tam spróbować skorzystać z tej metody leczenia. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście Życie po udarze, Fundacja SM Walcz o Siebie ma być partnerem właśnie tego dużego projektu, tak żeby nasi SM-owi pacjenci również z tej wiedzy właśnie dotyczącej ośrodków i leczenia spastyczności mogli korzystać. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za ogrom wiedzy. Dziękuję. Życzmy wszystkim zdrowia, niedługo święta. Spokojnych i zdrowych świąt, tak jest. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie.